Hej ziomeczku, jestem Abra i witam na moim dodatkowym kanale Abra Games. Jak pewnie wiecie, mieszkam teraz w lodowicach nie bez powodu, dlatego że zostałem z milionowic wyrzucony, czyli zostałem wyrzucony z wioski, w której mieszkałem z Maciochem, Agentixem, Elviso, Szeryf jeszcze był, nawet Intrus tam pomyszkiwał przez jakiś czas i słuchajcie, zamieszkałem w lodowcu. Tutaj na lodowcu mi się bardzo podoba, poznałem Bobo i tak dalej, ale mówiłem, że ja bardzo chętnie wrócę do milionowic, bo to jest jednak, słuchajcie, wioska czy miasto, raczej już bym powiedział, że miasto, które teoretycznie jakby ja z chłopakami założyłem, a potem zostałem z niego wyrzucony. Dlatego słuchajcie, powiedziałem, że jak zostanę przeproszony i tak dalej, to wrócę. No i moi drodzy, nie wiem czy wiecie co się stało, ale stało się coś naprawdę XD. Dlatego, że byłem w milionowicach razem z Bobo, pokazywałem mu słuchajcie, jak to wszystko tam wygląda, będąc niewidzialnym, bo ogólnie nie mam tam wstępu. I po pierwsze mam naprawiony domek, po drugie wybudowali mi pomnik, w sumie nie wiem po co ten pomnik. No i słuchajcie, trzecia, najważniejsza rzecz, zostałem chyba oficjalnie przeproszony, bo Maciuch, słuchajcie, stworzył to. Stworzył to, słuchajcie, diaksowo złoty napis Abra wróć, rozumiecie to? Patrzcie ile tutaj zeszło w ogóle na to jakby rud różnych, jakby ja nie potrzebuję ani diamentów, ani złota, ale chodzi o sam fakt, że mówiłem, że jak mnie przeproszą, to faktycznie wrócę, bo zostałem niewinnie, słuchajcie, wyrzucony. Dlatego oglądajcie kończę do samego końca, mnie bardzo pomaga jak ktoś ogląda do końca, skopiemy sobie to, cały ten właśnie, słuchajcie, napis i poanalizujemy sobie, czy na pewno chcemy wracać, czy może nie. Jestem akurat sam na serwerze, Bobo nie ma, więc póki co nie będę go w ogóle pytał o zdanie, dlatego że on i tak pójdzie tam, gdzie ja, a mu się bardzo w milionowicach podoba i on chciałby tam zamieszkać. Dlatego wy, słuchajcie, napiszcie teraz w komentarzach, każda z was też, jakby czy chłopak, czy dziewczyna, niech teraz napisze w komentarzach, czy mamy zamieszkać w milionowicach znowu, a Bobo jakby po raz pierwszy, czy mamy zostać w lodowicach. Wy, słuchajcie, zadecydujcie. Tak jak mówię, w tym odcinku sobie trochę pochodzimy, trochę pogadamy, trochę poanalizujemy, a ja tylko przypomnę, że jeśli ktoś jest nowy, to zapraszam do subskrypcji, dlatego że ponad 50% osób, które ogląda te filmy, jeszcze kanału nie subskrybuje, a tutaj normalnie wylatuje seria właśnie Minecraft Survival, więc jeśli jesteś nowy, to sub, łapeczka i dzwonek, bardzo, bardzo ważne rzeczy, a ponadto jakbyś chciał mieć taką kozacką koszuleczkę Abra Team, albo jakąś inną, akurat ja mam żółtą i taki inny wzór niż ten, co do tej pory nosiłem, to wpadaj w pierwszą linijkę opisu na sklep www.abra.ety, dokładnie tak, abra.ety. Bardzo prosta sprawa, pierwsza linijka opisu, masz tam kubki, podkładki pod myszkę, koszulki, bluzy, naprawdę poduszki różne, różniste rzeczy, jak zamówisz jeszcze teraz, to przyjdzie przed świętami. Dobra, moi drodzy, przede wszystkim chciałbym sobie tutaj poprzechodzić i pooglądać, jak to, słuchajcie, wszystko się tutaj rozrosło. Dlatego, że tak szczerze wam powiem, dużo bardziej mi się podoba w lodowicach, jeśli chodzi o ten klimat. Jakby niesamowicie podoba mi się, słuchajcie, tutaj, że mamy ten lód. Jakby to tak super wygląda, naprawdę tak mi się tutaj podoba. Ale wiecie, to nie jest jakby argument, dlatego, że bez problemu możemy zabrać, słuchajcie, drewno. Bez problemu możemy zabrać lód, te bloki pryzmarynowe i sobie wybudować lodowiec nawet w milionowicach. I o tym myślałem i nawet o tym z Bobo gadałem już tak poza odcinkami, że co jeśli zabralibyśmy ze sobą lód i byśmy wybudowali sobie lodowiec tam, jakby spoko. Ale słuchajcie, są też inne kwestie. Są inne kwestie pokroju tego, że tutaj po prostu wokół mamy, słuchajcie, ocean, te lodowce. No to zupełnie, słuchajcie, inaczej wygląda. Wybudowaliśmy sobie fajne domki, które naprawdę całkiem fajnie wyglądają. No akurat te choinki, no ja nie jestem zadowolony z tych choinek, ale Bobo jak wybudował, to ja je zostawiam, jakby. Okej, okay, niech tak to zostanie. No choinki najwyżej sobie też wybudujemy. Naprawdę słuchajcie, bardzo mi się tutaj podoba, Bobo też się tutaj podoba. Zresztą Bobo, słuchajcie, zrobił sobie tutaj tajną bazę, która nie jest tajna, bo ja ją akurat widzę i jakby ona nie może być tajna, kiedy jest widzialna, ale on mówi, że jest tajna, więc też włożył w to, słuchajcie, całkiem sporo pracy. Ja akurat takiego czegoś nie mam, to jest naprawdę, słuchajcie, nisko. Patrzcie, on sobie tutaj całe takie pomieszczenie wybudował. Oczywiście, słuchajcie, można to odtworzyć w dosłownie chwilę, ale jednak jest już taki troszeczkę, słuchajcie, sentyment co do tego miejsca. Normalnie tutaj kopalnie i tak dalej, on sobie tutaj kopał, pochodnin ponastawiał. Bo on przecież gamy podkręconej nie ma. Ja przecież, słuchajcie, mam niedźwiedzia polarnego. Mamy dwa konie, które trzeba przeprowadzić. Mamy jeszcze jeden domek, przecież w którym zamieszkałem, jak się tutaj przeniosłem. Ale to akurat mniejsza z tym, dlatego, że on już był gotowy tutaj w tej wiosce. Co zaraz oczywiście wam powiem, jeśli nie kojarzycie tego momentu, kiedy się tutaj bezpośrednio przeprowadziłem po tym, jak zostałem wyrzucony. To słuchajcie, właśnie tutaj jest normalnie wioska i w tamtym domku, słuchajcie, sobie mieszkałem. Zaraz tam zresztą pójdziemy. Ale serio, bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo ładne, słuchajcie, miejsce, naprawdę w lodowcu. Jakby szczerze, design jest, no nie wiem, mnie przynajmniej niesamowicie się podoba. Ten niedźwiedź, słuchajcie, polarny jeszcze, który się tutaj zakręcił. Naprawdę super to, słuchajcie, wygląda. Naprawdę super miejsce, super to wygląda. Dlatego nie wiem, czy ja bym chciał się wyprowadzać. Teoretycznie tak, a w praktyce, słuchajcie, jestem mega przywiązany. Mimo, że jesteśmy tutaj, słuchajcie, chwilę, to jestem już do tego miejsca mega przywiązany. Ale jednak fajnie by było wrócić do chłopaków. Jeśli, słuchajcie, oni nie będą, słuchajcie, już trollować, nie będą chcieli wyrzucać nas i tak dalej, to ja bym chętnie wrócił, tak szczerze, no. Tutaj mamy naprawdę, fajnie to wszystko wygląda, fajnie po
poogarniane. Mamy nawet, słuchajcie, wychodek. Mamy tutaj normalnie kibel, w którym możemy się pokąpać. No i to jest akurat mega sztos, że normalnie możemy w ściekach sobie tutaj pływać. Nie komentujmy tego. Mamy tutaj przecież taką mikro naszą tajną bazę. No czy tajną bazę? No średnio powiedzieć, że to tajna, ale całkiem, słuchajcie, spoko. Fajnie to wszystko tutaj wygląda. Naprawdę, jakby ja przez około tydzień tutaj mieszkamy. Tak, około tydzień. No chyba jakoś tak. To słuchajcie, naprawdę mega się przywiązałem do tego miejsca i nie chciałbym z niego uciekać, ale chciałbym być mimo wszystko przy kumplach. Jeżeli faktycznie, słuchajcie, to nie jest żaden troll i serio ten napis został stworzony po to, żebym wrócił, to ja chętnie wrócę i po prostu stworzymy sobie lodowiec gdzieś tam. Jakby w milionowicach, bo mamy konika, słuchajcie, Krzysia, mamy konikową Krzysiową, tylko trzeba będzie jakoś to nazwać, bo ona się nie może nazywać Krzysiowa. Ja nie wiem, póki co ona się nazywa Krzysiowa, ale serio, ja bym chciał wymyślić dla niej jakąś nazwę, bo słuchajcie, no tak nie może być, że konik się nazywa konikowa Krzysiowa. Ja nie mogę, ten Krzyś jeszcze sobie tutaj spadł, no ale dobra, utopić się nie utopi. W każdym razie, słuchajcie, chciałbym się zabrać też za zniszczenie tego właśnie napisu. Zobaczymy, słuchajcie, ile tam będzie diamentów i złota. Ja tak jak przypomnę, nie potrzebuję, słuchajcie, ani diamentów, ani złota, dlatego że mam tego całkiem sporo, ale jednak fajnie by było sobie to skopać i zobaczyć, słuchajcie, co to jest i z czym to się jej, czy tego jest faktycznie tak dużo. Tylko że, słuchajcie, ja praktycznie tutaj nie mam żadnych surowców, którymi mógłbym się, słuchajcie, podbudowywać. Ej, naprawdę, to, słuchajcie, jest żart. Musimy pójść do Bobo, musimy, słuchajcie, pójść do Bobo, zabrać od niego dirta, bo pewnie doskonale wiecie, że Bobo to cały czas używa dirta. Nie wiem po co, naprawdę nie wiem po co, ale... On, słuchajcie, jedyne z czego korzysta to tak naprawdę z dirt. Więc weźmiemy sobie, słuchajcie, ten grass dirt. On naprawdę jest totalnie zakochany w dircie. Ale ja tego nie rozumiem. Nie zrozumiem tego, niech tak zostanie. Mu się to podoba, to niech mu się dalej podoba. Pójdziemy sobie skopać ten napis, ale jeszcze pokażę wam, słuchajcie, jedno miejsce, bo oczywiście to nie jest wszystko, co w tej wiosce, słuchajcie, zrobiliśmy. To, tak jak mówię, nie jest wszystko, mamy tutaj ogarnięte więcej rzeczy. Tutaj jest pierwszy domek Bobo, w którym on chciał mieszkać samemu, ale stwierdził potem, że woli zamieszkać ze mną i koniec końców tak naprawdę ten domek jest totalnie nieużywany, bo Bobo mieszka jednak w tym wszystkim ze mną. Okej. Dobra, nie wybuchaj. Nie wybuchaj, nie wybuchaj. Dobra, okej. Okay. Mamy tutaj ponadto, słuchajcie, żółwie. Mamy żółwie, to nam tego nam brakuje, słuchajcie, w milionowicach. W milionowicach żółwi nie mamy. Możemy, słuchajcie, ewentualnie zrobić jeszcze taką akcję. I to nie jest taki, słuchajcie, zły pomysł, żeby rozmnożyć żółwie i kilofem z silktaczem po prostu te jajka pozbierać. I wtedy, słuchajcie, zasadzić sobie jajka. Znaczy zasadzić. Wysadzić, jakby wyhodować sobie jajka żółwi u nas. Dlatego, że u nas nie ma żadnego oceanu ani nic z tych rzeczy. No, w milionowicach. Znaczy u nas, no. Teraz tu już tam nie mieszka, więc nie mogę powiedzieć, że u nas. Ale tam, słuchajcie, w każdym razie nie mamy oceanów ani tego typu sytuacji. Dlatego, słuchajcie, tych żółwi tam nie ma. A my tutaj w lodowicach jesteśmy, słuchajcie, na biomie Cold Ocean. To jest, słuchajcie, biom Cold Ocean. I tutaj żółwie nie występują. Dlatego, słuchajcie, nie mam pojęcia, co one tutaj robią. Ale są, więc jakby póki są, to niech po prostu sobie tutaj zostaną. Mamy, słuchajcie, farmę krówek. Ale tym akurat bym się nie sugerował, dlatego że farma krówek, no to... Jakby olać, no wiecie, farmę krówek można w każdej chwili sobie, słuchajcie, zrobić. One sobie tutaj oczywiście żyją, rozmnażają się i tak dalej. Mamy, słuchajcie, bardzo dużo niedźwiedzi polarnych. Na pewnym live'ie intruz, słuchajcie, nie wiem czemu, ale zaczął respić te niedźwiedzie polarne, które zaczęły się tutaj po prostu pojawiać. Mamy konika Boba, znaczy osiołka Boba, przepraszam, to jest osioł. To nie jest koń, on ma takie dziwne uszy, jest troszeczkę niższy i to jest, słuchajcie, osioł. Osioł Bob, oczywiście wiadomo, tak jak i konik Krzyś oraz konikowa Krzysiowa, będzie zabrany, jeśli będzie taka potrzeba, to wiadomo, no, dostałem, słuchajcie, osła Boba od Maciocha, więc na pewno, słuchajcie, nie możemy go zostawić. Mamy, słuchajcie, tutaj także właśnie tak jak już wspomniałem, niedźwiedzie. Mamy jednego niedźwiedzia w domu, tutaj, słuchajcie, jest kolejny niedźwiedź. Tutaj jest trzeci, dlaczego ty nie możesz wyjść? Byku, dlaczego ty nie możesz wyjść? Nie, no śmiało, ja cię tutaj wypuszczę, lol. On sobie tutaj wszedł i nie wiedział jak wyjść. No to nieważne, czekajcie, zrobimy mu tak, żeby on sobie mógł tutaj śmiało wyjść. Czekajcie, zrobimy tak, żeby on tutaj nie miał wody. Okej, zaraz sobie pewnie wyjdzie, odbaguje się. Czekajcie, naprawimy mu to, okej, dobra. Już masz, gościu, wyjście, w każdym razie, tak jak mówię, mamy tutaj ogarnięte, słuchajcie, niedźwiedzie polarne, mamy tutaj żółwiki. Tego, słuchajcie, nam brakuje w milionowicach, niby w milionowicach jest jakiś tam niedźwiedź polarny, ale to nie są te klimaty, słuchajcie, jakbyśmy wybudowali ten lodowiec, to dopiero wtedy tak naprawdę moglibyśmy mieć żółwiki takie zimowe oraz w ogóle jak to super wygląda, oraz moglibyśmy mieć do tego niedźwiedzie polarne, bo tak to one mogą mieszkać tylko w zoo. Mamy tutaj, słuchajcie, jeszcze właśnie nasz domek, w ogóle zabiorę to kowadło. Domek pierwszy, który jakby sobie ogarnąłem, kiedy, słuchajcie, się tutaj przeprowadzałem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak zostałem wyrzucony, to to jest właśnie pierwszy domek, do którego się przeprowadziłem. Troszeczkę go sobie tutaj zdesignowałem, ogarnąłem, troszeczkę rzeczy tutaj mamy, ale nic nadzwyczajnego, jakby nic takiego spektakularnego.
No, więc taki po prostu chwilowy domek, jako że tutaj jest właśnie wioseczka, to sobie po prostu tutaj zamieszkałem. Villagerowie sobie akurat też tutaj żyją, więc jest całkiem w porządku. Ale dobra, tak jak mówię, teoretycznie nic mnie nie trzyma, słuchajcie, przy tym miejscu, poza przekozackim lodowcem, który sobie ogarnęliśmy, oraz jeszcze słuchajcie, no bardzo, bardzo mi się tutaj podoba ten klimat, serio, co jak co, ale słuchajcie, tutaj jest taki kozacki klimat tego lodowca, że tutaj mamy ocean, po prostu przy którym sobie mieszkamy, to jest super, słuchajcie, to jest absolutnie super, dlatego nie chciałbym jakby zostawiać tego miejsca na zawsze, nie wiem, jakby nie chciałbym tego rozwalać, ani nic z tych rzeczy, ale z drugiej strony chciałbym mieszkać z chłopakami, więc nie wiem jeszcze jak to, słuchajcie, ogarniemy, ale chciałbym, żeby koniec końców wyszło to na plus, że tak jak mówię, wszyscy się, słuchajcie, pogodzą, wszyscy będą mieszkać razem. No skoro, słuchajcie, dostałem właśnie taki napis Abra wróć i jak byłem, słuchajcie, w Milionowicach, to widziałem, że mój domek został naprawiony oraz, słuchajcie, został postawiony mi pomnik, tylko naprawdę nie wiem po co mi pomnik, ja nie potrzebuję pomnika do szczęścia, no to słuchajcie, tak sobie stwierdziłem, że faktycznie, słuchajcie, no może jakby, kurczę, warto tam wrócić, no może chłopaki serio chcieliby się pogodzić, zwłaszcza, że wiecie, raz ich podglądałem tam na podkach na niewidzialność, to było około tydzień temu, no i robili różne dziwne rzeczy, więc i pisali o mnie różne dziwne rzeczy na czacie, w dodatku, więc taki troszeczkę byłem zmieszany, a teraz nagle przychodzi co do czego i wydaje mi się, że oni są, słuchajcie, spoko, że są spoko, tak samo spoko są, słuchajcie, te bloczki, serio, akurat to, że mam, słuchajcie, teraz tyle surowców za darmo, patrzcie ile tego tutaj jest, no to słuchajcie, jest akurat hit, to jest, słuchajcie, hit, bo naprawdę, no za darmożkę, patrzcie co ja sobie tutaj podostaję za darmo, to moje, nie gościu, eluwa, dobra, rozwalamy sobie to i sobie skopujemy, słuchajcie, już tutaj wszyściutko. Podchodzę sobie tutaj i to sobie też skopiemy, potem oczywiście trzeba wszystko zebrać z tej wody, żeby, słuchajcie, tam nie utonęło, ale chyba niektóre rzeczy toną, a niektóre nie. Dobra, i tak sobie tam popływamy, żeby sobie pozbierać, bo to są jednak, słuchajcie, bloki, a nie jakieś tam pojedyncze sztabki, więc warto się tym zainteresować, bo naprawdę stracić to, to byłby, słuchajcie, jakiś hit. No ale dobra, czekajcie, skopiemy sobie to. Teraz, słuchajcie, jeszcze musimy sobie rozwalić to. O, uwaga, topiele tutaj, słuchajcie, nadpływa. Trzeba będzie, słuchajcie, na niego tutaj uważać, bo jednak topielce są mocne. Ale spoko, ogarniemy sobie. Na pewno sobie ogarniemy. Wiecie co, może zborykę na wszelki wypadek założę, bo jakby, słuchajcie, tutaj jakaś jeszcze membrana latała czy coś. Ej, patrzcie, jak to jest zrobione. Bloki diaksów pływają, a złoto to takie jakoś, tak nie wiem. Jakby chciały, a nie mogły. To złoto to takie średnio pływające. No dobra, czekajcie. Rozwalmy sobie to do końca. Rozwalmy sobie tutaj tego topielca. Tylko chwila, chwila, bo tutaj jeszcze troszeczkę klocków mi zostało. Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra, topielec, gdzie jesteś? Chodź tutaj, byku. Chodź, pyk. Pyk. Pyk, i cię nie ma, dobra, gituwa, gościu, jesteś rozjechany. Teraz, słuchajcie, zbieramy sobie te bloczki. One chyba jednak wszystkie pływają, wiecie? Ej, patrzcie, one serio chyba wszystkie pływają jednak, a wydawało mi się, że, słuchajcie, niektóre tonęły, ale chyba jednak nie, słuchajcie, chyba jednak nie toną. Czekajcie, pozbierajmy je i sobie zobaczymy, czy, słuchajcie, na dnie coś jeszcze tutaj na nas czeka. Chwila, chwila, wydaje mi się, że, słuchajcie, na dno nic nie spadło, że wszystkie te bloki, słuchajcie, koniec końców pływały. A to dziwne, to szczerze mówiąc nie wiem, od czego zależy to, że raz blok pływa, a raz tonie. Ale, słuchajcie, wydaje mi się, że wszystko zebraliśmy. Wydaje mi się, że, słuchajcie, że wszystko zebraliśmy sobie tutaj ładnie, pięknie. Więc sobie zaraz oszacujemy, ile tego dokładnie jest. Jest, słuchajcie, patrzcie, 41 bloków diamentów i 36 bloków złota. No to jest całkiem sporo. Możemy sobie... Nie, tego przetwarzać, słuchajcie, nie będę. Ale to mogę sobie przetworzyć na diaksy. Czekajcie, mamy teraz 1,5 staka. A teraz mamy 1, 2, 3, 4, 5... Słuchajcie, praktycznie 6 stacków diaksów dostaliśmy z tych bloków i to jest akurat, słuchajcie, mega koks sprawa, dlatego że ja akurat, słuchajcie, diaksów prawie nie miałem. Ja mam tylko chyba 2 staki diaksów, naprawdę bardzo mało. Złota mam dużo, to akurat trzeba, słuchajcie, przyznać, że złota mam całkiem sporo. Chociaż teraz od tygodnia złota praktycznie nie zbieram, bo jak sami pewnie wiecie, no mieszkam sobie tutaj, więc nie ma po co tutaj zbierać złota. Siema niedźwiedź, trzeba cię nazwać jakoś, niedźwiedzie. Niedźwiedziu. Dobra, czekajcie, przerobimy sobie to znowu na bloczki, tutaj oczywiście diaksowe, żeby, słuchajcie, tutaj one były, te diaksy, bardziej skompresowane. Okej, zrobimy sobie tak, pyk, pyk, dobra, cyk, okej, cyk, kolejne, cyk. Ej, naprawdę, słuchajcie, tych bloków jest tutaj co najmniej sporo, serio, jest ich dużo. Dobra, zrobimy sobie w ten sposób, okej, dobra, pyk. Dobra, i zostały nam tutaj takie dwa luźne, to sobie przerobimy, słuchajcie, też na bloki, bo nie ma co. Jednak to złoto lepiej, słuchajcie, trzymać w blokach, bo ja akurat tych bloków mam całkiem sporo. Jeśli nie widzieliście, to zaraz wam to wszystko ładnie tam pokażę u siebie w domku. Znaczy, już jestem w domku, ale że u siebie w skrzyni. Dobra, czekajcie, zrobimy sobie tak. O nie, jednej sztabki mi zabrakło, najgorzej. Dobra, to czekajcie, przepalmy sobie to. Okej, i teraz idźmy sobie tutaj to podkładać. Chwilę, bo ja tutaj mam trochę tych rzeczy. Weźmiemy sobie to, przerobimy sobie w ten sposób. Mamy tutaj te trzy gąbeczki.
I mamy, słuchajcie, jeszcze tutaj deksiki, które fajnie będzie sobie poprzerabiać, więc chwilunia. Teraz zrobimy sobie tak, na pewno zrobimy sobie z tego blok złota. Z tego sobie zrobimy, słuchajcie, właśnie bloki diaksów kolejne. Okej, dobra, pyk, pyk, cyk i kolejne cyk i kolejne cyk. Dobra, cyk, cyk. Okej, z tego, słuchajcie, już tutaj nie stworzymy żadnego kolejnego, zabrakło mi jednego diaksa, ale za to, słuchajcie, patrzcie, mamy ponad 64 bloki diaksów, no to jest całkiem, słuchajcie, sporo. To jest naprawdę spora ilość. Mamy tutaj jeszcze, patrzcie, ponad 9 staków bloków złota, więc to też jest całkiem duża ilość. Kowadełko, inne tego typu duperele tutaj zostawiamy, żelazo, słuchajcie, też możemy tutaj odłożyć, to możemy wziąć do siebie. Kowadło, słuchajcie, mamy jedno kowadło, to postawimy sobie, słuchajcie, tutaj dwa kowadła, niech one sobie stoją i pójdę odłożyć, słuchajcie, dirt do Bobo, dlatego że jak mu zabrałem, słuchajcie, to fajnie byłoby mu oddać ten dirt, żeby nie być tutaj zaraz złodziejem. Zresztą ja i tak dam mu ten dirt, to niech będzie, słuchajcie, odłożę mu w ten sposób. Śmieci sobie, słuchajcie, tutaj wyrzucimy, bo jednak to mi się nie przyda, to mi się nie przyda, to mi się nie przyda. Algi też mi się nie przydadzą, nie wiem po co mi je tutaj ktoś się włożył do piecyka, chyba Bobo, ale on i takie mięsko, więc mu się to nie przyda. No i słuchajcie, tak jak mówię, wy zadecydujcie, czy moi drodzy godzimy się, czy się nie godzimy, bo mnie się wydaje, że w sumie mogłoby być spoko, serio mogłoby być spoko, żebyśmy, moi drodzy, jednak zamieszkali w Milionowicach, zwłaszcza że Bobo też chciał zamieszkać w Milionowicach i wy też tego chcieliście, byśmy się pogodzili, po staremu wszystko by było, dlatego słuchajcie, jeśli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, pamiętajcie o dzwoneczku, dlatego że codziennie są filmy i codziennie są live, więc wydaje mi się, że warto być na bieżąco, a jeśli chcielibyście mieć taką kozacką koszuleczkę Abrateam albo jakąś inną koszulkę w innym kolorze bądź z innym wzorem, albo jakiś inny gadżet, to wpadajcie w pierwszą linię opisu do sklepu www.abra.com. I ty, tak jak mówię, czekają na was bluzy, podkładki pod myszkę, kubki, naprawdę mnóstwo rzeczy w różnych kolorach. Przed świętami, jak zamówicie teraz, to jeszcze przyjdzie. Dlatego dzięki, trzymajcie się i widzimy się już jutro, albo jeszcze wieczorem na live. Nie, no na pewno będzie wieczorem live, bo codziennie są. Wytrzymajcie się, dobre godzineczka, eleczko i pół!